Chcesz, żebym to zrobił twojej siostrze? Tak. A podejrzenie napaść na Alonso. Dlatego płacę ci podwójnie. Oboje muszą wszystko stracić. Cudowny. Co to? Taurodrom. Co? Już wyjaśniam. Aurelio? Na mój znak puścisz byki. Pokażemy pani, jak to działa. Jasne. Nie wiedziałem, że aż tak nienawidzisz siostry. Nic o mnie nie wiesz i nie musisz. Racja. Interesują mnie wyłącznie twoje pieniądze. Resztę chcę w dolarach. Po co? Myślałem, że tu zostanę, ale po tym, co zrobię, wolę wyjechać za granicę. Wrócę później. Jak chcesz, ale najpierw wypełnisz zlecenie. Dopiero wtedy zapłacę. Zapewniam, że będziesz zadowolona. To ścieżka zdrowia. Byki mogą tu biegać i ćwiczyć. Ćwiczyć? W przeciwieństwie do innych byków, ta rasa musi być silna i umięśniona, żeby brać udział w korridzie. Tutaj się je przygotowuje? Tak. Przejdźmy do domku, tam będzie lepiej widać. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie. Mnie też to cieszy. Jestem zadowolona z mojego przystojniaka. Wracam do domu. Spadło na mnie sporo obowiązków, bo nie ma Natalii. Jak to? Odeszła, uwierzysz? Odeszła? To długa historia. Później wam opowiem. Spotkam się z Alonsem, który dziwnie się zachowuje. Może i dobrze, że Natalia odeszła. Amanda będzie spokojniejsza. Z pewnością. Ale chcę, żeby Natalia szybko wróciła. Jak tylko załatwi swoje sprawy. Zaproponuję jej pracę w notariacie. Dziękuję. Widzisz? Kto cię kocha? Pójdę już. Opiekujcie się nim. Za 2 godziny ma wziąć lekarstwo. Kiedy? Za 2 godziny. Idź już. Pa. Kto jest najprzystojniejszy? Martwię się, co się stanie, kiedy Daniel ujawni swoją tożsamość. Dlaczego? Zanim wyszedł ze szpitala, policja potrzebowała zeznań Andresa Duarte, żeby aresztować Leoncja za napaść. Potem podejrzewali, że to Daniel zaatakował Leoncja z zemsty. Nie chcę, żeby miał kłopoty ani przez to, ani z powodu fałszywej tożsamości. Trzeba sprawdzić, czy policja wciąż podejrzewa Daniela o napaść na Leoncja. Mogę się dowiedzieć. Pójdę do komisariatu. To by nam bardzo pomogło. Świetnie. A ja zajmę się zeznaniami Andresa Duarte. Mogą się przyczynić do skazania Leoncja. Wielkie dzięki, mecenasie. Muszę wracać do pracy. Odprowadzę pana. Powinieneś odpocząć. Sporo emocji jak na jeden dzień. Dzięki za kawę. To my dziękujemy. Sporo się dziś wydarzyło, dlatego musisz się położyć. Nie. Szybko. Wstań. Cudownie. Przepraszam, nie szkodzi.
Jak mówiłem, to jedno z niewielu ranch, na których są takie budowle. Pewno niebezpiecznie jest stać obok przebiegających byków. Oczywiście. Dlatego ojciec wybudował ten domek. Stąd bezpiecznie można je obserwować. Czuję się tu wygodnie i pewnie. Można spokojnie oglądać ten wielki spektakl. Czekałem na ciebie. Po co? Niedługo dam wam dowody, które potwierdzą, że Dionisio wysłał Juliana do Chile, żeby zabił Daniela. Co to za dowody? To kopia wykazu rozmów i wiadomości wysyłanych przez Dionisia. Przekonacie się, że nie kłamie. To on jest przestępcą. Właśnie wybieram się do Chile w interesach. Jeśli chcecie, zajrzę do tego chłopaka i sprawdzę, co zamierza. Dionisio wybierał się wtedy do Chile w interesach. Było mu to na rękę. Przysięgam, że nie kłamie. Kiedy będziesz miał ten wykaz? Za 2 dni. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Chcę stąd wyjechać. Mam nadzieję, że tak będzie. Wtedy staniesz się wolny. Ale co ci mam wybaczyć? To, że mnie obraziłeś? Czy pobicie Jimeny? Nic jej nie zrobiłem. Nie zaprzeczaj. Rano nic nie odpowiedziałeś, ale ja nie wierzę w te zmiany zachowania. Chcę tylko, żeby to się wreszcie skończyło. Ja też. Wtedy prawda wyjdzie na jaw. Właśnie. Ważne, żeby Dionisio nie dowiedział się o czymś, co może nam zaszkodzić. To będzie trudne. Powiedzmy, że odkryliśmy jego plan. Niezły pomysł. Danielu, co za niespodzianka. To mnie zaskoczyło, że twój człowiek założył u nas kamery i mikrofony. Co takiego? Nie udawaj, nakryliśmy Bruna. Jakiego Bruna? Wynająłeś hakera, żeby włamał się do poczty Kamili i mojej. Nie wiem, o czym mówisz. Myślisz, że gdybym kazał mu zamontować kamery i mikrofony, pytałbym, czy widziałeś się z Alonsem? Zrobiłeś to, bo mi nie ufasz. Myśl, co chcesz, ale nie znam żadnego Bruna. Tylko on mógł ci powiedzieć, że mieszkam w domu Viviany. Widział mnie tu. To prawda, poznałem go. Powiedział, że cię tam spotkał. Ale to wszystko. Założył kamery na własną rękę. Ma obsesję na punkcie Viviany i pewnie chciał ją śledzić. To nie mój pomysł. Nie wiem, czy mogę ci wierzyć. Przyznaję, że Bruno dręczy Vivianę. Ale to ciekawe, że przy okazji pracuje dla ciebie. Powiedziałem wszystko. Musisz mi uwierzyć. Szefie, parasole. Dziękuję. Twoja miłość do byków to dziedzictwo rodzinne? Mam ją po ojcu. Kiedyś przekażę wszystko synom. Żona też pochodzi z rodziny hodowców? Nie. Zakochała się w tych zwierzętach po naszym ślubie. Przyjaźniliście się z rodziną Monterdy? Na pewno się znacie. Kiedyś Daniel bardzo się do nas zbliżył. Dlaczego to się zmieniło? Dziwne, że nie przyszliście na jego pogrzeb. Po narodzinach Pabla, Rocío mnie poprosiła, żebyśmy wrócili do miasta. A potem nie chciała przyjechać na pogrzeb. Czemu? Nie wiem.
Ceniła przyjaźń z Danielem. Nie wiem, co sprawiło, że oddaliliśmy się od siebie. Rozumiem twoje cierpienie. To przykre, kiedy dziecko nas rozczarowuje. Nie przypuszczałem, że Pablo odwróci się ode mnie. Zawsze był taki? Nie, był moją dumą. Ale odkąd zadał się z córką służącej, stał mi się obcy. Też bym się złościła, gdyby Alonso tak postąpił. Choć ożenił się z Kamilą, już są po rozwodzie. Też mnie rozczarował. Pewnie ciężko ci było wychowywać go samej. Tak. Młodo owdowiałam, ale chciałam mu dać to, co najlepsze. Wykształcenie, które zapewni mu przyszłość. Nie wiem, w czym zawiodłam. Nie mów tak. Na pewno byłaś wspaniałą matką. Dzieci dorastają i same podejmują decyzje, nie zawsze dobre. Trzeba się z tym pogodzić i liczyć, że z czasem zmądrzeją. Sądzisz, że tak będzie z Pablem? Nie przeczę. Trudno znieść myśl, że syn musi się uczyć na własnych błędach, ale tak właśnie jest. Rozumiem. Cieszę się, że myślimy podobnie. Mogę? Proszę. Nareszcie cię znalazłam. Wreszcie mam cię gdzie opłakiwać. Fidencio, bardzo nam ciebie brakowało. Żałuję, że powierzyłam swoje życie bratu. Powinnam była zaufać tobie i twojej miłości. Piedad? Hipólito? Mówili we wsi, że cię widzieli. Nie mogłem uwierzyć, że przyjechałaś po tylu latach. Żyłam w kłamstwie. Myślałam, że Fidencio mnie porzucił. Już wiesz? Tak. Był moim najlepszym przyjacielem. Leoncio zabił go w dniu waszego ślubu. Widziałem, jak go wrzuca do rozpadliny. Julian też nie żyje. Jego też zabił? Tak. Jest w więzieniu. Chcę, żeby za wszystko zapłacił. To potwór, który zniszczył mi życie.